Dobrze, myślę. Asiu, jesteś gotowa? A wyłączyłaś mikrofonik, słońce. Nic nie Ja słychać. mam krzyczeć? Ja niechcący, a mówię do ciebie, słuchaj, po No raz widzisz, kolejny. znowuż mówisz jak ostatnio i. Ale patrz, Dorotka, tym razem nie kamerę, tak? Tym razem nie kamera, to, ale już się zorientowałam, że ruszasz Przepraszam, ekranem. ja nie zauważyłam, że Ale włącz. mi się też ostatnio zdarzyło tak, że ja do ciebie mówiłam, a ty mówisz, włącz mikrofon, bo cię nie słychać. Powiem ci, że po prostu guzik słyszałam, tak? Przepraszam, bo coś mi się tutaj włączyło, ja zawołam syna na mą. Dobrze, zawołaj, żeby wyłączyć. A ja mogę wyłączyć ci mikrofon, Marzenko. Ja wyłączam. Wyłączasz, dobrze. O, super, okay, dziękuję dobrze. Ci bardzo. Okej, okay. Asiu, w takim razie wyszukaj ciało. Dorotko, od razu trójdziałeczka. Tak, tak, bo pan tutaj już się uruchamia. Tak. Mamy silnego osobnika. Mhm. Jest ciało subtelne. Ma swoją przestrzeń, ale nie przebywa w niej. Nie przebywa. Natomiast widzę tak jakby próbę rozdzielenia ciała subtelnego na dwoje. To, tak jakbym nazwała drugie ciało subtelne, Marzenki, jest na razie poświatą. Ja to ale widzę, już ten podział jest energetyczny. Jest. Jest. Ono ma jakieś w porównaniu do ciała subtelnego, normalnego, jakieś może 10% energetyki. Wygląda to jak taka świetlista poświata, jak na razie widzę to jako kontur, ale jest z nią, to jest na pewno jej. Dobrze, w takim razie wyszukaj najbardziej świadomą cząsteczkę Marzenki i zapytaj ją, czy daje nam pozwolenie na tę pracę nad nią i z nią na czas tej sesji. Tak, daje. Ona świadomość ma zachowaną, także tutaj nie Zobacz, ma. Asiu, na linii czasowej, komu zależało na tym, żeby doszło do tego podziału jej esencji? Głównie widzę tutaj na linii rodowej właśnie bety rasy świetlistej. Plus ten, którego teraz mamy, tak? Ten silny taki. Dobrze, a zobaczmy na linii czasowej, Asia, od kiedy, albo wyszukaj moment, kiedy jeszcze była w całości, to ciało subtelne było i kiedy doszło do tego rozdzielania się, podziału tej esencji. Ja już widzę, że przy wyjściu z poprzedniej inkarnacji to ciało subtelne było jednolite, czyli było całe. Ale chwilę później na lata ziemskie, może nie wiem, nawet nie na lata, bo to po około tygodniu to było parę dni, kiedy zaczynały migotać wokół tego ciała już cząsteczki rozdzielenia, czyli od samego praktycznie początku, jak ona weszła w to ciało próbowało się rozdzielać. W tym momencie jest na takim etapie. Czyli coś się musiało wydarzyć w tamtym wcieleniu, skoro na takich frekwencjach wyszła i zdecydowała się na to, żeby doszło do podziału tej esencji. Myślę, że byty działające na linii rodowej już spowodowały to, że kiedy ona wyjdzie, że będą próbowały tak jakby rozdzielić cząsteczki. Ale poczekaj, poczekaj, ale teraz zobacz, na linii rodowej tutaj Marzenki, czyli jej rodu, tutaj linii tej rodziny. Inkarnacyjnej, Dorotko, przepraszam cię najmocniej. No aha, czyli inkarnacyjnej. Przepraszam cię najmocniej, tak, już mi tu próbują, wiesz, plątać. Mhm. Tak, na linii inkarnacyjnej tak jakby już były próby rozdzielenia, czyli już od samego początku tak jakby w ciało miała wejść rozdzielona, ale to się jeszcze nie stało. To były tylko fragmenty, więc ona normalnie weszła w tą inkarnację, Marzena, tak? Ale weszła już, już te cząsteczki, część tych cząsteczek już była rozdzielona, kiedy wchodziła. To były fragmenty, więc mogę uznać to, że ciało nie było jeszcze rozdzielone. Mhm. Rozdzielenie natomiast już widzę na etapie dzieciństwa odrobinę rozdzielenie na poziomie może 3-5%, natomiast na większą, kiedy była nastolatką. Tak to wygląda według mnie. Nastolatka, dobra. I mniej więcej jaki to jest czasookres? Ile mniej więcej, jaki przedział wiekowy u niej? 13-14 lat. 13-14 lat. I ile procent wtedy już to rozdzielenie ma? Już miało około 6, dochodziło do 7. Dobra, teraz 6. mamy 10. Mhm. Tak.
Dobrze, to zobaczmy, Asiu, na poziomie ezoterycznym, na poziomie subliminarnym, jakie przekazy dostawała od tych świetlistych bytów, wychodząc z tamtego wcielenia, albo jeszcze podczas tamtego wcielenia, które programowały ją na to, nastawiały ją na to, aby zaczęła się dzielić. Klatka po klatce. Chcę, żebyś wyłapała, w jaki sposób do tego podziału doszło, co ją skłoniło. Tematem na pewno było to, co odbierała też w dzieciństwie. W tamtym wcieleniu. Oni podparli się w tym wcieleniu. W tym wcieleniu. Oni podparli się tak, oni nam to próbują motać, Dorotko, będziemy tak miały, bo już widzę, że bardzo próbują szabrować z głosem, tak? I z myślami. W tym wcieleniu, już jako dziecko, kiedy to jej dzieciństwo było na tyle trudne i na tyle traumatyczne, na tym się podpięli. Już tutaj były takie próby. Dlaczego? To jest taki dosyć rzadki przypadek, kiedy... To jest moje zdanie, kiedy próbują rozdzielić tak jakby ciało subtelne na dwoje i przypisać sobie tą w miarę dopełnioną drugą część, która będzie w miarę dopełniona energetycznie, żeby już była tak jakby ich na przeszłość. Jeżeli przypiszą sobie tą drugą cząstkę, ten drugi fragment ciała subtelnego, czyli to rozdzielenie, mają większą szansę na to, że jeszcze w przyszłym życiu ta osoba już też trafi do nich, bo już... Ale to wtedy to jest jakby na wiele wcieleń związanie, bo ona może długo tego nie zauważyć, że ma jeszcze jedną ja swoją. Bo już jest tak zwane spętanie w tym momencie ciała, tak? Nieważne, że to robi anioł, nieważne kto to robi. Jeżeli osiągnęliby 50, chociażby 1% w tym ciele drugim, w tym momencie mają ją na pewniaka w kolejnej inkarnacji i nie wiadomo jeszcze w ilu innych, tak? Gdyby się... Dobrze, Asiu, a teraz zobacz, a kiedy się pojawia Abdiel, ten siódemeczki, którego mamy teraz tutaj, takiego pana fajnego? Abdiel pojawia się głównie tutaj, pojawia się już wcześniej. Pojawia się już przy małej dziewczynce, ale jeszcze nie ingeruje swoją energetyką, bo ma do tego osoby, które to robią. Czyli ma tutaj support, tak? No to ci świetliści na też linii rodowej działają, więc on tutaj się, że tak powiem, nie wychyla. A poczekaj, a co się rodowo wydarzyło takiego? Jakaś klątwa, jakieś złorzeczenie, coś, co powoduje, że im to daje prawo do tego, żeby tutaj rodowo ingerować, mimo to, że ciało subtelne Marzyny przecież nie wyraziło świadomie takiej woli. Tutaj mamy do czynienia z czymś takim jak uległość, mamy do czynienia z czymś takim jak poddanie się. Poddanie się głównie matki ojcu tej rodziny. To jest nadstawienie policzka według wiary i tym się anioły podpinają. Mama się poddała. To jest dla nich po prostu jak strzał dziesiątka w tym momencie. Abdiel też na tym zabazował. Był czas, kiedy jeszcze nie robił tutaj niczego. Natomiast jak zaczął robić, to on tutaj zaingerował swoją energetyką też bardzo, bardzo późno. Dlaczego? Dlatego, że nie musiał wcześniej. Rozumiem. A poczekaj, a cofnijmy się do momentu, kiedy ma te 3-5 lat, Asiu, i chciałabym, żebyś dokładnie powiedziała sytuację na planie i fizycznym, i energetycznym, czyli widzisz jednocześnie dwa plany. Tak. Moment, w którym dochodzi do tego podziału na te 5%. Ja na planie energetycznym w tym momencie, na ten moment, jak mnie pytasz, to słyszę tylko krzyk. To jest krzyk. No to wejdź w jej ciało fizyczne i zobacz, co się dzieje. Jakby jej coś, ktoś wyrywał. Jakby próbował ją rozrywać. Ciało to zrób stop klatkę, Asiu, i zobacz, co się dzieje. Kto tam stoi? Jesteś na zewnątrz tej kratki. Mamy, mamy dwoje osobników świetlistych. Jak się nazywają te osobniki? To panów tutaj też sobie zaprosili. Rafael. I kto jeszcze? To też siódemeczka jest. May.
Niestety znowu. To znaczy, to już było wcześniej, więc on już tutaj nie... Jego tylko można szczytać w tym momencie, bo on już tak jakby władzę nie ma eterycznej jakiejkolwiek, tak? I drugi? May. 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 Poczekaj, to oni już są gdzieś spacyfikowani? Nie May. Działają? May jest, May występuje też na pracy, jest już tutaj w izolatorium w tym momencie. A Rafael też już nie działa? Rafael działa. Działa. No to dobrze, no to pana Rafaela też sobie zaprosimy tutaj. Dobrze, i teraz zobacz, oni obydwoje tutaj zaczynają wyrywać jej te cząsteczki. Zaczyna Rafael, tutaj my i mamy jako taką osobę wspomagającą do jego jakby. A zobacz, co mu dało prawo do tego, żeby tą zgodę, skąd ta zgoda była, jak on podchodzi do ciała subtelnego? Nie było zgody. Po prostu byt podparł się tym, że energetyka jest niska. Nie było zgody. Tutaj nic się... A jaką energetykę ma wtedy ciało? I jaką miało ciało, Dorotko? Tak, wtedy, w tamtym momencie, kiedy ma te 3-5 lat. Już fizyczne ciało. Około 11-12% miała. Niecałe 12% energetyki. Bardzo nisko. A zobacz, Asiu, jego intencje. Dlaczego akurat użył takiego sposobu, żeby wyrwać tę jej część tej esencji? Rafał, to jest dosyć trudne w odbiorze byt i dosyć trudne byt w ogóle do pracy, bo to jest byt, który uważa się zawsze wyżej, jak sam stoi. Czyli wyżej nosi dupę niż głowę, rozumiem. On potrafi, tak, on potrafi nawet uważać się za Boga. I uważa, że się przy nim powinno klękać, do niego się modlić, bo on jest wysoki. Jest wysoko postawionym archaniołem według niego. Tak go też czytuje Pismo Święte, tak go szczytują jakiekolwiek inne informacje i on tak uważa o sobie. Rozumiem. Po co przyszedł tak naprawdę? Rafael nie jest to byt, on... Bo ja jeszcze rozumiem, wiesz, jak jakiś byt, nie wiem, posługuje się energetyką, potrzebuje, on tego nie potrzebuje. Rafael jest po to, żeby niszczyć. I on kompletnie nie powinien być przypisany do tej rasy. Kompletnie nie, bo on po prostu tam nie pasuje. On niszczy wszystko dookoła siebie. Miał trudne dzieciństwo chyba, żelazne zabawki, te sprawy. Wiesz co, już nie patrzę w jego dzieciństwo, ale podejrzewam, że tak mogło być. No dobrze, a dlaczego akurat upatrzył sobie ciało subtelne Marzenki? Przecież jest miliony, miliony różnych ciał subtelnych. Tak, akurat była w zasięgu ręki, akurat nikogo nie było w pobliżu, nie było strażników, nie było nikogo, kto by pilnował z poziomów tego ciała. Skorzystali. Okazja, tak jak promocja w sklepie. 50% niżej, tak? No dobrze, i jaka jest intencja? Do czego na linii czasowej chcą doprowadzić? Zobacz teraz, gdyby nie było tutaj tej całej pracy, gdyby Marzenka nie chciała zrobić z tym porządku, do czego oni chcieli doprowadzić? Powiem tak, nie będę mówiła, wiesz, o co mi chodzi. Odniosę się do tego, co Marzenka mówiła, że mogłaby zrobić. To by było. Czyli te myśli, które ona ma w głowie, które do niej przychodzą, skąd one przychodzą, Asiu? To nie są jej myśli. Nie. Przede wszystkim to są odbiory właśnie zakłóconej energetyki poprzez te byty. Są też myśli własnej beznadziei, bo już ona po prostu nie ma siły. Ciężko, żeby miała, skoro ma takie nakłady i właśnie to by było. Czyli jemu chodzi o to, żeby po prostu ona wyszła z ciała. Tak. Jeszcze dopilnują, jeszcze coś tam może zrobią, tylko trochę im kiepsko wychodzi z dopełnianiem tego drugiego ciała energetyką, bo no nie ma 51%. Podpierają się też tym, że zmarły mąż zdemonizował. Jest w procesie. Już nieodwracalnym. Jest za duży procent tutaj istoty zdemonizowanej w nim.
Podpierają się też tym, podpierają się wszystkim, domem, tym obrazem, relacjami, samotnością, tęsknotą. Wszystko biorą po prostu na siebie, z tym pracują. Oni po prostu wykorzystują to, co mogą. A zobacz, Asiu, bo to ciało subtelne tego męża, mimo to, że zdemonizował, on jednak mimo wszystko tutaj powraca do tego domu. Tak. A dlaczego? To ciało nie rozumie, że nie rozumie tego procesu, on nie rozumie tego, co się z nim dzieje. On tutaj został też bardzo długo właśnie, też jego nakłady powodują większe rzeczy, powodują tutaj też u marzanki właśnie takie stany depresyjne, lękowe. Takie właśnie coś, że ona ma takie wrażenie, że mówi rzeczy, których nie chciała, potem jej się wydaje to głupie, że wypowiedziała się nie tak. To jego też energetyka na to wpływa, tylko on nie ma... Świadomości? Nie ma świadomości, tak. A zobacz, Asiu, te sny, które mają oboje, ona i syn Mateusz. I zapach, ojej, to jest, śmierdzi to strasznie, nie wiem, co to jest. Zapach trupa, Asiu. Wiesz co, to jest takie, jakbyś kwiaty wymieszała ze zgniłą ziemią. Taki mydlący, fuj. Muszę się od tego odłączyć, bo fuh. Czekaj, bo mi niedobrze, Doroty. Wiesz co, Asia, ja myślę, że powinniśmy zapalić kadzidełka. Bynajmniej ja muszę, bo... Bo zżygam się, przepraszam. Poczekaj sekundkę. Dobra. Okej. On też starał się, tak jak widzę, i oni w ogóle, wywołać też poczucie winy w rodzinie, że ojciec nie żyje. A on w jakiś sposób dla nich pracuje, świadomie albo nieświadomie? Nie. Nie. A powiedz mi, bo skoro on tutaj jest w tym wymiarze ziemskim, to z kogoś musi ściągać energię, Asiu. No ściąga, no tutaj ma marzanka i rodziny. Czyli od Mateusza też bierze energię. Tak. Tak. A zobacz, Asiu, czy te stany depresyjne u Mateusza też są wynikiem jego energetyki? Tak, między innymi także. Między innymi także. Straszenie takie, taka bojaźń tutaj u Marzanki, że ten jej nowy związek, ten nowy partner, że ją zostawię, że ją porzuci, że to nie wyjdzie. To też jest wpływ tej między innymi tej energetyki, także tej. A zobacz, Asiu, czy w ogóle to, że ten związek się tutaj tak komplikuje i takie są problemy z tym związkiem, i on tutaj nie może być w tym domu, czy to też nie jest on, czy on, ten partner, ten Wesa nie odbiera też energetyki tego nieżyjącego Mirosława? No, energetyka męża blokuje, tak jak Marzenka chciałaby ten dom sprzedać, to? To też. No. I może zakłócać relacje, ale bardziej dla mnie te relacje tutaj zakłóca tutaj Abdiel. Abdiel. Energetyka byłego męża oczywiście też nie pomaga w tym, więc to jest taka, wiesz, kumulacja, nie? Wszystkiego. A powiedz mi, czemu Abdielowi tak bardzo zależy, żeby Marzenka nie miała żadnych relacji z mężczyznami, żeby nie miała wsparcia? Abdiel jest ciekawą osobowością ze względu na to, że kiedyś miał tutaj związek, znaczy miał związek, chciał mieć związek z kobietą na ziemi. I podczas jeszcze poprzedniej hierarchii, poprzednich rządów było mu to typowo zabronione.
Czyli podczas rządów Anunnaki. Pokazał, tak, Anu któryś pokazał mu po prostu środkowy palec i powiedział, że będzie tak, i on nienawidzi związków. Nienawidzi pomocy, kiedy jedna osoba wspiera drugą. To jest najgorsze dla niego, co może być, bo dzięki temu jedna osoba, nawet słaba, może tę energetykę podnieść, bo nawet takie przytulenie, pocałunek, dobre słowo jest w stanie drugiego człowieka podnieść na duchu. On tego bardzo nie lubi. A dobrze, a pod ile osób on w tej chwili jest podpięty oprócz Marzenki i jej rodziny? Ile milionów, Dorotka? Dużo. Dużo? I też na tej samej schemat jest ten sam? Ta sama zasada działania u niego? Zasada jest taka, że im niższa energetyka, tam po prostu tam poszedł. Niższa energetyka, obniżona energetyka, tak on działa. On nie potrzebuje tutaj żadnych wyszukanych schematów, czegoś. No dobrze, a jeszcze jedno pytanie, Asiu. Zobaczmy, w jaki sposób Marzenka decyduje się tutaj na wybór tego ciała fizycznego Marzenki. Jak dochodzi do podjęcia decyzji tutaj o tym wcieleniu, bo to mnie też interesuje. No właśnie ta decyzja też była podejmowana tak troszeczkę inaczej, bo tak. Wychodzi z poprzedniej inkarnacji, już patrzę, co to było tam dokładnie. Na pewno też nieciekawa rodzina, bardzo dużo obowiązków miała. Bardzo dużo rzeczy się od niej wymagało, które nie potrafiła sprostać. Też była kobietą. Tak, kobietą. Jak wychodzi z ciała? Już ma w głowie zapisane, że musi, bo tak, ciemno, czarno, mroczno i ponuro, co się tam świeci. Może to planeta, może ona nie wie co. Nie podejdzie, bo się boi. Zostać tam nie chce. Do kreacji wejść nie chce, bo nie wie, co tam jest. Ona chce z powrotem na Ziemię. I tak wybiera sobie pierwszą, lepszą księgę, gdzie opisane były dwa zdania. Jakie to były zdania, Asiu? Na język, no tak, tylko że przetłumaczone było źle. Przetłumaczone było celowo źle. Było napisane, że będziesz tak jakby służyła wszystkim, którzy idą ku światłu. Ale to tłumaczysz to, co było nie tak przetłumaczone? Tłumaczę poprawnie to, co powiem. Poprawnie. A kto tam tak wpisał, że ma służyć idącym ku światłu? To już aniołowie tutaj mamy ich. Ale to ten Rafael zrobił taki numer z May? Tak. Tak. Czyli komu ma służyć tak naprawdę według tego wpisu ich, jaką oni mieli intencję? Aniołom. On też zabezpieczył się tak jakby też na przyszłość i już wpisał to, że bo tak. Jeżeli ktoś godzi się na takie warunki, to już jest tak, ja nazwałabym to paktem. Jeżeli ktoś potem, tak jak Marzenka, próbuje odstąpić od tego, ma kłopoty. Bo to jest tak jakby dla nich, według nich, to jest zdrada. I oni teraz patrzą na nią już inaczej, bo to nie jest osoba już im przepisana, która działa tak, jak oni chcą, tylko ktoś, kto próbuje się wyrywać. Wyrwać. Czyli zdradza, tak? Rajca, więc należy go ukarać i oni ją karzą. I to jest jeszcze to. Rozumiem. Czy ciało subtelne Marzenki jest świadome tych informacji, które do tej pory zebrałyśmy? Tak. Oni się jeszcze bardzo, Dorotko, podpierają właśnie na tych jej stanach emocjonalnych. Tak. Bardzo na tym grają, bardzo doprowadzają ją do płaczu, do depresji, do takiej stanu, że ona po prostu sama nie wie co. I ona też, te rzeczy, jakie ona też opisywała, że ileś tam razy coś tam musi przewertować, nawet jeżeli podejmie decyzję w głowie, to sobie przemiela 500 razy, to jest też ich. To jest wywoływanie poczucia winy. Oni po prostu, delikatnie mówiąc, chcą ją doprowadzić do szaleństwa. Czyli te wizje, które miewa w głowie,
Tak. To ta rozmowa samej ze sobą, analiza, to jest tutaj ich robota. Ona nie ma połączenia do obrzędu, chcę ją, do błędu chcą ją wprowadzić. Jest częścią subtelną, więc to nie dotyczy tego, więc to jest po prostu typowa manipulacja. Oni po prostu chcą ją zniszczyć. Dobrze, a powiedz mi, kiedy doszło do rozdzielenia tego ciała fizycznego od subtelnego, że one nie mają kontaktu ze sobą? Praktycznie od czasów, jak miała 13, około 14 lat. Tak jak ci podawałam. A dobrze, a co się wtedy wydarzyło między 13 a 14 rokiem życia? Praktycznie energetyka bardzo spadła, widzę eteryczna. Dobrze, a w ciele fizycznym jakieś konkretne wydarzenie miało miejsce? W ciele fizycznym dużo konfliktów było też w domu. Niefajne też miała relacje. Była tak jakby zawsze świadkiem jakichś kłótni, świadkiem czegoś w domu, gdzie też jej tata po prostu nadużywał sobie pewnych substancji, tak? Nie mogła też tego już wytrzymać. Już jej psychika po prostu... Siadała. Ale też już dlatego, że te fragmenty od początku też były odłączone. Ona już nie była na tyle energetycznie silna, jak mogłaby być. Zgadza się. A zobacz, Asiu, dlaczego ten listopad jest takim nefralgicznym miesiącem? Czy to jej podświadomość już tutaj kreuje ten listopad, że ona sobie go tak zapisała? Z umierania, tak. Tak się mówi na ten miesiąc potocznie. Listopad miesiąc umierania, listopad miesiąc złych rzeczy, listopad miesiąc... Ale to ona sobie to zapisała, coś takiego, taką informację, wpisała sobie w siebie? Nie zapomniała sama. Kto jej pomagał w tym, Rafael czy Abdiel? Abdiel działa na miesiącach. Nie bazuje na październiku właśnie, tutaj troszkę mnie ten listopad zdziwił, ale może mu się miesiąc kiwnęło. A gdzie to w niej jest? Głowie. Wyciąga to. Ona sobie po prostu wmówiła, tak jakby sama, że w tym miesiącu się wydarzy coś złego. No oczywiście, no więc no, tylko siłą rzeczy. Tylko się denerwuje sama i wyczekuje czegoś złego i tylko jest cała w napięciu, bo uważa, że coś się wydarzy. Więc te wszystkie przekonania wyciąga z głowy, że coś się wydarzy, że wydarzy się coś złego. Tą pamięć, że akurat, a to, że mąż zmarł w listopadzie, to było w jakiś sposób ukartowane, czy akurat tak się było? Było. To jest akurat tutaj bardzo duży próg do tego, tak? A narodziny syna też były w jakiś sposób... Największy wpływ, powiem tak, potoczył się tutaj na małżonka. Na syna i na córkę jest mniejszy. Głównie tutaj na nią wytoczono swoje, że to działa. Działa, tak. Głównie tu. No dobrze, Marzenka wszystkie te przekonania wyciąga. Tak. Że w listopadzie się znowuż coś złego wydarzy. Bo takim myśleniem to tylko ściąga na siebie właśnie takie wydarzenia. Tak, też myśli, że może sobie coś zrobić, że... To też wyciąga. To też wyciąga. Tak. Anuluje to, bo te przekazy nie są jej. Wszystko to usuwa. A gdzie jest jej przestrzeń, Asiu? Jej kreacja. Jest w eterze, ale to nie jest przestrzeń, to jest czarne wszystko. No dobrze, w takim razie ja poproszę te oba ciała subtelne, bo tak to mogę nazwać, aby wykreowały nową przestrzeń, do której damy się. Masz sprzeczność tutaj w tym momencie, bo tak. Ciało subtelne Iwonki. Co mi ta Iwonka w głowie utknęła? Marzenki? Tak. Marzenki kreuje sobie normalną zieloną przestrzeń, natomiast tamte ciało, to oddzielone fragmentami na złoto, kreuje zupełnie coś przeciwstawnego. Czyli jakby to drugie ciało zaczyna przeciwstawiać się temu pierwszemu. To inaczej, Asiu, w takim układzie
Cofamy się na linii czasowej. Marzenka Subtelna się cofa na linii czasowej razem z nami do momentu, zanim doszło do tego podziału. Trzeba najpierw anulować tę sytuację, Asiu. Tak, bo inaczej się nie da. Nie, nie, bo tu będzie konflikt. I jeszcze na początku właśnie jak wychodzi w eter, widzę ją czystą. Mhm, dobrze, i teraz niech ona przekaże sobie w tamtym momencie informację o tym, co się wydarzy dalej. Jeżeli nie zmieni tutaj biegu wydarzeń. Ona musiałaby się cofnąć jeszcze do tamtej inkarnacji, Asia. Bo ona wyszła na niskich frekwencjach. To trzeba zmienić jeszcze i tamto, bo tutaj... Tak, bo nieważne, czy ona wyjdzie sobie teraz gdzieś indziej, ten byt jej nie wyłapie, Rafael, czy tam ktokolwiek inny, ale na takiej energetyce wyłapie ją ktoś inny. No, na pewno tak. No więc musi zmienić jeszcze sobie tamto wcielenie, czyli wybór tamtego wcielenia. Cofa się jeszcze bardziej do tyłu. Jest taka sytuacja, którą może zmienić i która może bardzo dużo zmienić, że ma też możliwość odejścia od tej rodziny. No i tak robi. Prowadzenia się, bo ją zaprasza ciocia. Ona z tego wtedy nie korzysta. Ale niech zobaczy na linii czasowej, czy na pewno to będzie dla niej korzystne, żeby tutaj... Tak. Dobrze. Będzie neutralne, będzie dobre i na pewno energetyka będzie wyższa. No i dobrze. I teraz zmienia, anuluje tutaj tę ścieżkę, którą kroczyła i wybiera sobie nową, własną drogę do tego ciała fizycznego w tamtym wcieleniu. Dobrze. I zobaczymy teraz, w jaki sposób to życie przebiega i jak wychodzi, na jakich frekwencjach z tamtego ciała. Jest lepiej, bo 62%. Mhm. No i dobrze. I teraz... Wybiera sobie tutaj to życie. No już nie podpiera się takim wpisem. Ona widzi ten wpis. Ona podchodzi dosłownie do tej samej księgi, bo ją bardzo ciągnął. Mhm. Ale jej ten wpis nie pasuje. Usuwa to wszystko. Omija tą księgę, idzie do innej. Bardzo dobrze. I tam sobie pisze sama. Bardzo dobrze. I nie dochodzi do tego podziału. I teraz zobaczmy, co się dzieje teraz z tamtą poświatą, tamtego ciała, kiedy zmienia tutaj decyzję. Otwieram wir, tak jakby coś się przekręciło w ogóle w odwrotną stronę. Wszystko mi się kręci w tym momencie. No i przyspiesz czas i zobacz, co się dzieje. W takim, jeszcze w takiej iluzji. Nie ma władzy już Rafał i tutaj Mei nad nią. Mhm. I ten wpływ tak jakby spada. Mhm. Tutaj trzeba przypilnować tylko, żeby się Rafał podczas życia teraźniejszego nie podpiął. Bo on zostaje. Mhm. I Abdiel też. Przepraszam. Rafał plus Mei odchodzą. Przepraszam, Dorotko. Zostaje Abdiel. Tam Abdiel, Ale on nadal pod tych ludzi tamtych jest podpięty. Tu się nic nie zmieniło. O te jego parę milionów, tak. No dobrze, w takim razie, żeby się go tutaj pozbyć, bo już podpięcia nie ma pod Marzenę w tym momencie, możemy zrobić przekaz tym paru milionom ludzi. Z tej sesji, co tak naprawdę on tutaj z nimi robi, jak to wyglądało u Marzenki. I zapytaj, czy oni zechcieliby się wycofać z tego układu. Jeśli jego ten wpływ spadnie z tych ludzi, to też będzie miał mniejszy wpływ już i na Marzenę, bo już energetycznie nie będzie tak silny, bo nie będzie zasilany. No ale ci ludzie, te ciała subtelne wyrażają wolę, żeby się go pozbyć? Większość tak. No to dobrze, w takim razie prosimy kogoś, kto jest odpowiedzialny w poziomach za porządek. Jest przywódca. Żeby nie łaził tak luzem. No dobrze i...
takim razie, czy ktoś zechce tego pana odprowadzić? Przywódca musi go przeprowadzić i go postawić, bo on... No, wołałybyśmy go do jutra tutaj. Mhm. Musiałybyśmy przejść po prostu w poziom, żeby go wydostać, tak? A to nie będziemy za nim biegać. No tam nie będziemy właziły, bo to nie nasze... Idzie prowadzona? Jest przywódca, uzbrojony, czyli może być grubo. Dobrze, i wszyscy, wszystkie ciała i subtelne, które... I pozwolenie do wejścia w przestrzeń razem z bytem. Mhm. Czyli może wejść, tak? Tak, niech wejdzie. No i mamy dwóch panów. Jeden odpowiedzialny za partaństwo, a drugi za bezpieczeństwo. No i dobrze. I w takim układzie, jeżeli jeszcze jakiekolwiek, choćby najbardziej subtelne koneksje w stosunku do tego pana są wpisane w marzenkę, to ona to wszystko anuluje w tej chwili. Świadome, nieświadome zgody. Wszystko to, na co się zgodziła, kiedykolwiek, jeżeli chodzi o istoty świetliste, jakiekolwiek inne. Czy ona świadomie to mu się w ogóle na nic nie zgadzała, tak? Mhm. I od razu sakramenty nikt wyciągnie. Tak. Pytanie, czy ona by chciała zaprosić subtelna tutaj syna Mateusza i jeszcze do przestrzeni i córkę Anetę, o ile będzie chciała przyjść. Tak, chcę zaprosić dzieci właśnie. Mhm. I mogłaby też poprosić tego Wesę, partnera, jeżeli Teraz będzie chciał przyjść. Mhm. Dobrze, to trzy osoby, Dorotka, tak? Tak, tak. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Tylko ja myślę do przedsionka, bo z tą energetyką tego bytu może lepiej, żeby ustali kawałek dalej. Wiesz? Mhm. Tutaj, mm-hmm. Plus energetyka jeszcze przywódcy poziomów jest bardzo, bardzo silna. Nie chcemy, żeby tu kogoś pogruchotało. Natomiast tak, czym on się podpierał? Podpierał się głównie właśnie na chama. Wszystkim. Co z dzieciństwa wyłapał? Co wyłapał z lat, jak ona była nastolatką? Co wyłapał z jej tak zwanych nieudanych też związków? Z tego właśnie, jak ona się czuje, z tych stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń snu, zaburzeń też jedzenia, bo też nie były takie. Tak. Wszystkim się tutaj podpierał. Strachem, straszył, że partner ją zostawi, że oni razem nie będą, że będzie w ciemnej za przeproszeniem dupie, że nie będzie miała z czego się utrzymać, bo te finanse też wiecznie jakieś takie... Blokował. Które, no... Były i się rozpłynęły, a on się na tym wszystkim podparł, tak? Mhm. A dążył do tego, do po prostu destrukcji ciała fizycznego i ciała subtelnego. Mhm. Więc Marzenka mu to wszystko oddaje z nawiązką, anuluje całą energię, którą ewentualnie zabrał. Również pozostałe ciała subtelne. Jeszcze próbował z niej tak jakby zrobić wariatkę, bo to tak. Ile można po prostu myśleć jedno, a mówić drugie i potem to przetwarzać w głowie razy 500, no to nie da się. Tak, zgadza jego się. Jego cała energetyka, jego całe szachrajstwo właśnie wyszło na wierzch. Misterny plan się nie powiódł tym Misterny razem. Misterny plan się nie powiódł i tam odnośnie tej jeszcze powiem jedną rzecz. Odnośnie poprzedniej pracy ktoś bardzo dobrze zobaczył, że to rozdzielenie było. Tak. Tylko energetycznie albo nie było na tyle energetyki, żeby spojrzeć w to dogłębnie, bo ktoś zobaczył bardzo dobrze, że takie coś jest. Dokładnie. Już nie był w stanie tego ściągnąć, tak? Ale to powiedz mi, to Abdiel tutaj w jakiś sposób działał, żeby nie zostało to ściągnięte? No, oczywiście. Nie tylko Abdiel, bo tam jeszcze tych dwóch panów też. Też. Wiesz, mhm. Abdiel po prostu, jakby ci to nazwać, on działał na samym końcu. Jak już panowie nie dawali rady, wtedy wchodził on. Mhm. Ale jeżeli oni dawali radę, to on się nie wychylał, tak? Tak to wyglądało. Niech Mateusz, Aneta i Wesa też sprawdzą, czy mają jakiekolwiek, choćby najbardziej subtelne koneksje tutaj. Mają tutaj kontrolę mentalną. Większych tutaj nakładów niż to
partner akurat nie ma marzenki. Natomiast chodziło głównie o to, żeby ich rozdzielić. Właśnie brakiem kontaktu. Tak. Podpierając się też na stanach emocjonalnych Marzeny, że to ją ruszę, bo tak to się miało odbyć. Na depresjach, na różnych stanach właśnie lękowych na temat syna. I u córki też te relacje w tym związku, oni jeszcze mają dziecko, też były różne, czyli na tym bazował także. No i powiedziałabym, że miał tutaj kontrolę nad wszystkimi w rodzinie, tak? Dobrze, czy resztę członków rodziny też chce to wszystko anulować, ciągnąć oraz te ciała subtelne, które są pod kontrolą Abdiela, te 5 milionów? Subtelne siebie czyszczą. Tutaj sakramenty wszyscy chcą zdjąć, czyli Marzena, córka i syn. Bardzo dobrze. To one idą w jedno miejsce. I partner. Super. To jak przyjdzie ktoś po Abdiela, to od razu. A czy dowódca weźmie? Przywódca weźmie? Tutaj stoi. Jeszcze raz? Ale to ten przywódca weźmie te sakramenty od razu? A weźmie jak razem z Abdielem weźmie. Pomyślałam, że jeszcze ktoś przyjdzie, dobrze. Jeszcze przyjdzie jeszcze zastępca, ponieważ tu to i to będzie trochę dużo dla niego. Za dużo, no właśnie. No, to zaraz osoba się tam pojawi, jak będzie wychodzić. Dobrze. I jeszcze jedną rzecz. Trzeba w takim razie ściągnąć tutaj ciało subtelne Mirosława, bo on musi pozbierać wszystkie swoje cząsteczki. Co to jest? Zatkaj nos. Wiesz co, ja już nie chcę. O Jezu, weź nie. Ja widzę wiatr. Biały wiatr od prawej strony, który jest rozdzielony na takie wstążki. Nie wiem, jak to brzmi, głupio to brzmi, jak to wygląda. I tam jest ciemno, gdzie on wlazł? No to ja musi wyleźć, bo... Ale ja go szukam w tym momencie, bo wiesz co, ja wiem. On gdzieś jest, tylko ja... Ale to nie jest jego kreacja tam, gdzie on wlazł. Nie, ja nie wiem, gdzie on wszedł właśnie. Zawołaj go, Asiu. Co to za wicher? Wołam go cały czas. Co to za wicher? Co to jest za kreacja? To jakby nie eter, Dorota, już. Bo nie wiem, gdzie on blask. Przepraszam. No dobrze, ale przychodzi też tutaj do domu. Do tak, właśnie. I często jest. On musi mieć możliwość przejścia. Tylko pytanie, gdzie on wszedł? A może widział, że będzie praca wykonywana i się chciał schować? Myślisz, że się schował, ale no czego by się bał? No myślę, że... A może? No dobra, trzeba będzie go przywołać. To trzeba będzie przywołanie mu zrobić, bo on tak nie przejdzie. Musi przyjść, bo energetykę swoją zostawił. Tak. No to chłopie, żeś odwalił. Ta kurtyna wychodzi. Ale to nie był równoległy. To nie był. Nie, on tam gdzieś indziej po nas. Wiesz co, ja się obawiam, że on wszedł do tego maszynowo nowego świata. Tak, tak. Bo ten, ja nigdy nie widziałam takiego wiatru, ja odbieram wiatr, ale on tak nie wygląda. Ja teoretycznie też tak nie wygląda. Mam nadzieję, że nikt za nim nie przelezie. Nie sądzę. No dobra, jest. On tam zbyt długo nie siedział. No dobrze, zapytaj go, czemu tam poszedł. Nie, to nie jest jego przestrzeń. On mówi, że to jego przestrzeń tam? Nie, to nie jest tam jego przestrzeń, absolutnie. Bo tam pomagają. O, chłopie. Ja się nie dziwię tutaj, że Marzena też miała takie ekscesy. Jak ty tam siedziałeś. Dobrze, a zapytaj go, dlaczego... Rota, to wszystko, co on też robił, mogło być wzmagane, bo jeżeli on poszedł tam, to tam jakaś maszyneria czy cokolwiek mogła wszystko jeszcze wzmagać, po stokroć. Nie wiemy po ile. No to się popisał.
No dobrze, a zapytaj go, czemu tutaj tak bardzo po wyjściu z ciała jeszcze przeszkadza Marzenie i Mateuszowi. Z czym ma problem? Żona i dzieci powinny mnie słuchać. No ale on już nie ma ciała fizycznego, nie wiem czy zauważył. No, raczej chyba tak jak tam w las. Czyli on przejawia te same cechy, które przejawiał podłe w swoim życiu fizycznym. Bo no dobrym w cudzysłowiu, tak? Bo dobra i zła nie ma, ale każdy wie o co chodzi, dobrym człowiekiem nie był. Dobrze też dla swojej rodziny, raczej też, no nie za bardzo chciał. Jeszcze miał wyrzuty, że on, że jak? Aha, że on na nich zarabia i ich utrzymuje, ale to co sobie zarobił, to sobie przewalił na siebie samego, praktycznie wszystko prawie, tak? I nie tylko on pracował. A dlaczego nie pozwala sprzedać tego domu Marzence? Ja wiem, że on go tutaj wyremontował. No ale on już nie ma ciała fizycznego i on tam nie będzie mógł mieszkać. Ja mogę ci powtórzyć w tym momencie, co on powiedział, ale to jest bardzo niecenzuralne. A zobacz, Asiu, w którym momencie on zdemonizował po wyjściu z ciała? Zdemonizował praktycznie prawie, że od razu, to było około 2 tygodnie, kiedy już zaczął mieć podział i zaczął też oddzielać tak jakby ciało subtelne i przypisywać do siebie cechy, które jego zdaniem były tak jakby silniejsze. Były to już cechy istoty zdemonizowane. A dlaczego tak się zdecydował na taki ruch? Chciał być silny. Czyli czuł się słaby. Czuł się słaby i on, czekaj, jak on to tłumaczy? Mimo tego, że wyszedł z ciała, chciał mieć władzę. A zobacz, Asiu, czy on w jakikolwiek sposób wpływał tutaj na tego obecnego partnera, na Wesę? Tak. Próbował? Tak. A jaki miał cel, co chciał osiągnąć? Przepędzić go? Nie tylko. Przepędzić go, miał też cel podparcie na tym też, że ten człowiek był chory. Że miał pewne problemy ze zdrowiem i tym się też popiera. Chciał go po prostu usunąć. Ale czy on się też pojawiał tam, w tamtym miejscu, gdzie Wesa mieszka? Tak. Czy ciało subtelne Wesy to widzi? Widzi. Dobrze, w takim razie, ponieważ on już nie ma fizycznego ciała, musi pozbierać wszystkie swoje cząsteczki z tego domu, z tego miejsca i ze wszystkich miejsc organicznych i nieorganicznych tutaj w wymiarze ziemskim. No, mamy sprzeciw. Nie będzie zbierał nic. No to w takim razie Marzenka pozbiera wszystko i mu to wręczy. On już nie ma fizycznego ja ciała. Ja nie powtarzam, wiesz, on cały czas mówi, ale ja nie powtarzam tego tutaj. Ale to nie ma sensu. Marzena subtelna po prostu zbiera to wszystko. Dokładnie. Jeżeli są jakiekolwiek tutaj próby koneksji z nim, ponieważ jako ciało zdemonizowane może też chcieć, bo pobierał energię od Mateusza i od Marzenki, więc Marzenka i Mateusz anulują pobieranie tej energii. Tylko jedną rzecz i powiem to perfidnie. Tak jak znęcał się nad swoją rodziną za swojego życia, tak teraz, jak go już nie ma, próbuje robić to samo. To jest moje zdanie. Dobrze, ale Marzena subtelna mu na to nie pozwala. Ona ma jakiś lęk przed nim? Boi się go? Nie, tylko jest zdezorientowana troszeczkę i to znaczy ona się tego też spodziewała w pewnych momentach. No ale to niech powie, czy ona widzi jakie konsekwencje są jakby przebywania ciała subtelnego jej byłego nieżyjącego męża w fizycznym domu? Czekaj, tylko sięgnę szklankę, dobrze? Ja będę się słyszała. Tak, ona wie. No i uważa, że jej to służy, czy nie? No, jak najbardziej nie. No więc pozbiera wszystkie te cząsteczki i mu to oddaje. I on wychodzi tutaj. Nie ma prawa już przyjść do tego domu.
dlatego widzisz, tutaj na każdym stopniu z tym domem są też problemy i nie tylko z domem, tak? Mhm. A zobacz jeszcze, Asiu, ten obraz tych rodziców w tym drewnianej ramce energetycznie. Energetyka wpisana po pierwsze jest bytów, tych trzech, ze świetlistych. Energetyka też wpisana męża zmarłego. Dlaczego? Dlatego, że tam też tata miał władzę nad mamą. Mężczyzna znowu góruje, tak? Ten schemat był. No dobrze. Więc on zbiera całą swoją energię tutaj z tego domu? To musi marzonka zrobić, bo on niczego nie zrobi. No to Marzenka to pozbiera i od razu oczyści cały dom, całusieńki, łącznie z tym obrazkiem, a i tak to zdjęcie trzeba po prostu usunąć. Tak, to jest do utylizacji, dosłownie tak jest. Nie może zostać, bo... Ale w tym momencie oczyszcza cały dom. Drewno właśnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, o wpisywanie pewnych rzeczy w drewno, bardzo głęboko to wchodzi i można to oczyszczać razy po stokroć, ale mały fragmencik zawsze gdzieś tam zostaje i potem on też wspierany jakąkolwiek negatywną energetyką, czy smutkiem, żalem, emocjami potrafi się rozwinąć. Także no tak. Lepiej, żeby tego nie było. Dobrze, oczyszcza cały dom. Tak. I również całą ziemię, która do niej przynależy. Przynależy do tego domu. Bo tam wszędzie są jego... Jest jego energetyka. Tak, tych bytów także. Żeby mogła ten dom wystawić na sprzedaż, to musi to być oczyszczone. I robi zabezpieczenia w tym domu i na działce. Myślę tutaj, żeby na początku działki zrobić próg. Mhm. Usypany próg i próg też przy wejściu do domu. Dom z całą posesją zrobić w bańkę. Tak. Energetyczną. I powinno to wystarczyć. Plus oczyszczanie fizyczne domu, tak? Mhm. Dobrze, Asiu, jeżeli on, ona mu oddała, widzę, całą energetykę. Tak. Dobrze, więc w takim on razie... Od środka już wyjść tam, gdzie on był w tym momencie? Nie, nie, ale ja myślę, że może go ktoś z poziomu wziąć, bo skoro on jest zdemonizowany już ponad 50%, to po prostu jego, jego zabiorą. Nie wiem, gdzie pójdzie, idzie przywódca poziomów 1-4, czyli pójdzie tam, będzie go zabierał. Chodzi o to, żeby on też tutaj już nie wracał, wiesz, i nie kombinował. Musimy troszeczkę się odsunąć, bo będzie robiona bardzo silna blokada, bo on go tak nie weźmie, a on tutaj mu się będzie rzucał. W blokadzie jest zabierany w poziomy, bo już niestety jest to istota... zdemonizowana, czyli pół hybryda, tak? Hybryda. Mhm. No sam sobie wybrał. Tutaj nie było przesłanek do tego, nie było takich podpięć na niego, żeby to się stało samoistnie. No szkoda, że wybrał sobie taką drogę, bo z tej drogi już w tym momencie powrotu nie ma. On na takich częstotliwościach energetyce i na takich właśnie priorytetach, jakie sam ma, nie obierze sobie innej ścieżki. No, zgadza się. No dobrze, i teraz tutaj mamy Abdiela do wzięcia, łącznie z sakramentami. Abdiel jest do wzięcia razem z sakramentami, jest osoba właśnie, idzie druga do pomocy, która go odprowadzi do jego... Bardzo dobrze. Razem przywódca też wychodzi. Czyli mogą wejść do środka, tak? Tak, tak. Dobrze. Bo tu teraz nam zostają do usunięcia jeszcze te wszystkie sprawy programowe, przekonaniowe, żeby już ta energetyka nam tutaj nie... Nie mamy tutaj przeszkadzała. Przestrzeni. Dobrze. I tak, i zostajemy, i tamte ciała subtelne mogą spokojnie sobie wrócić do siebie, które były wzywane od, podpięte pod Abdiela. Ten wpływ w ogóle tutaj już... To spadło wszystko. Mhm. To jeszcze nie spadło, ale spadnie, kiedy wejdzie w poziom, czyli on
nie będzie miał już władzy nad ludźmi, bo odrobinę się za bardzo rozkręcił. Mhm. Więc tutaj tego nie będzie. Dobrze, i teraz tak. Marzenka, całe poczucie winy, jeżeli ma jeszcze z powodu śmierci męża, jeżeli takie myśli kiedykolwiek wygenerowała, to chciałabym, żeby i z ciała fizycznego, i subtelnego usunęła. Wyciąga. Usuwają też te sny, które były przekazane od męża. Straszne, typowe straszne. Mhm. Tak. I Mateusz też to robi od razu. Tak. Mhm. To przekonanie o drugiej ja, że jest ich dwie, bo ta energia się już, ona wróciła do tego pierwotnego stanu, czyli tak jako jest, jedno ciało. A tutaj już nie ma czegoś takiego jak rozdzielenie. W tym momencie tylko musi ciało subtelne całe dojść do właściwej energetyki, a dojdzie, bo już bardzo ładnie mu się podnosi. Mhm, ale czy jeszcze ma w sobie takie przekonanie, że jest podzielona? Bo dość długo myślała w ten sposób. Że było to po prostu celowe działanie i wie też, że nie ma czegoś takiego, że jest jej dwie. Że ona też pewne rzeczy odczuwa, bo tak naprawdę rzeczy, które wiesz, jak miałabym jeszcze raz podzielić marzenkę numer jeden, a numer dwa, odbierały praktycznie te same rzeczy. Ona nie były podzielone tak, dokładnie, że jedna była, a druga smutna. One obie miały jakieś tam problemy, tak? I w tym momencie to znika. W tym momencie ciało subtelne wraca do swojej formy. Nie ma już czegoś takiego jak jakiś podział. Zobacz, Asiu, czy wraca połączenie z ciałem fizycznym, ciała subtelnego. Tak. Mhm. Dopiero wraca. Jeszcze go nie ma. Dobrze. Zobacz, Asiu, jeszcze teraz tak, bo ona zmieniła tutaj tą księgę w tym wcieleniu. Czy ona przy zmianie, zobacz, czy wyszły wszystkie traumy z tego wcielenia Marzenki, czy jeszcze coś zostało? Nie wyciągnięte. Traum, tak jak mi się to pokazuje, to według mnie wyszło. Mhm. A czy jeszcze z tego wcielenia z dzieciństwa, z okresu nastolatki, ten lęk, obawy, krytykę ojca, ten żal do ojca, to wszystko powyciągała? To wyszło? Tak, to, że też jest tak jakby najstarsza i powinna pewne rzeczy jakoś inaczej robić, wiecznie się czepiał jej, to jest wyciągnięte. A to przekonanie o niskiej samoocenie? To też. A ma przeciwstawne wpisane, że, nie, że jest wartościowa? Jeszcze to, nie wpisywała. To niech od razu to zrobi. Musi, bo tutaj poczucie też asertywności, przede wszystkim poczucie własnej wartości. Pewność siebie, tak. Tak, pewność siebie, zaufanie do siebie, też miłość do siebie, szacunek tak. do siebie. To są takie jej podstawy, które musi sobie wpisać. Też to, że ma prawo na przykład myśleć inaczej, czuć może troszkę więcej, ale zbalansować też trzeba jej tą empatię. Właśnie, niech ona sobie tą empatię zbalansuje, tak. bo zbyt mocno przeżywa wszystko. Przeżywa nawet rzeczy takie, które jej bezpośrednio nie dotyczą. Dokładnie. I to dotyka ją za bardzo, bo to nawet jej nie dotyczy, tak? Więc zbalansuje to. To robi. Gdzie ma ten lęk przed oceną, krytyką innych ludzi? Ona się z tym utożsamia, ponieważ dotykają ją słowa innych ludzi, więc liczy się z tą opinią innych. Chce, żeby to wyciągła. Powiemy coś takiego. Przed oceną, przed krytyką. Wyciąga to wszystko. Potem analizuje tylko. Mhm. To też ma wpływ, te analizowanie. Mhm. Też wymaga i usunięcia, i zamiany, że człowiek, no jesteśmy ludźmi. Coś zrobi, coś powie. Można raz to, wiesz, nie wiem, rozkminić, ale nie razy tyle, tak? Mhm. Nie potem jest żal do siebie, no. Mamy prawo do własnego zdania, a u niej to wyglądało tak, jakby ona
własne zdanie miała też za coś złego? Czy ktoś może komuś źle powiedziała? Nie, ma prawo mieć własne. Jakie ona to prawo? Dokładnie, czy ona jeszcze ma to poczucie bycia słabą? Brak, to już jest usunięte, wyciągnęła. Dobrze, brak wiary we własne możliwości. To też wyciągnęła. We własną sprawczość, poniżanie siebie. To musi wyciągnąć. Brak komfortu we własnym ciele, we własnej skórze. Tak. Marzenka, jeżeli trzeba, doszuka się po prostu tak głęboko, tak, czego, tak, że wynajdzie takie rzeczy, które w ogóle nie dotyczą tej sprawy. Dokładnie. Tą potrzebę wynajdywania takich negatywizmów w sobie też to wyciąga. Tak. Na cholerę jej to. I potem cierpi, bo jej się już nawet wydaje, że tak jest. A to... Ale to wiesz, to nie były tylko jej myśli. To były myśli łączone, to były bardzo duże wpływy. Ona wrażliwą osobą jest, ale oczywiście nie jest jej naturalną cechą robić coś takiego. I tutaj tą potrzebę taką na skupianiu się i kreowaniu wyobrażonych jakichś scenariuszy, tak, które tak naprawdę się nigdy nie wydarzają, ale są w jej głowie. Ona je odgrywa w głowie i przeżywa tą potrzebę, wyciąga. Jak cokolwiek się dzieje, od razu jej głowa tak jakby odtwarza tak zwany czarny scenariusz. Już tak, ona... tak. Widzi 5 lat do przodu, co będzie złego. Co się dokładnie, wydarzy, tak. Na pewno coś się złego stanie, to ona właśnie tak kreowała to wszystko, to wyrzuca. Dokładnie, wyrzuca to. To jest taki ciężki kamień u Iwonki, który ona nosiła. Iwonka, właśnie. To mi z tą dzisiaj Iwonka. Od Marzenki. Marzenka. W klatce piersiowej. Cały czas tak jakby go dźwigała. Wyciąga go. To ją też przygniata. Tutaj jeszcze, czekaj, co my tutaj mamy? Że nie mamy tutaj problemów Dorotka z alergią? Coś mi się takiego pokazało, czy ja... Poczekaj, bo ja sobie wejdę do tych spraw zdrowotnych. Już patrzę. Więc tak, krążenie, żylaki, astma. A! Tak, i to właśnie, chodziło mi właśnie o alergię, o oddychanie. To ją dusi. To wszystko, co się dzieje i te wszystkie stany, wzmagają jej na pewno problemy z oddychaniem. Po drugie, do tej przypadłości, jak astma, dochodzą ataki paniki, które naprawdę skutecznie, blokując przeponę, utrudniają jej oddychanie. Tak, a zobacz, Asiu, emocjonalne podłoże. Co tam w tych płucach, w tej klatce piersiowej, jakie emocje kumuluje, które ją duszą? Tam był. Wyciąga to. Tak. Bezradność. Bezradność, taką niemoc, wyciąga to wszystko. Niemoc, niemoc do zmiany pewnych też rzeczy przeszłych i przeszłych. Bezsilność. Tak. Wyciąga to wszystko. Mi się właśnie pokazały tutaj właśnie jakieś sprawy takie alergiczne, dlatego zapytam. A ma w sobie taką lęk przed przyszłością, że sobie nie poradzi? Na pewno, chodzi o finanse, o życie. Na pewno też. To że tak, potrzebuje pomocy, wyciąga to wszystko. Tak, ale na pewno też ma lęk przed samotnością. Wyciąga to. Przed tym, że będzie musiała być przed faktem dokonanym i nie będzie wiedziała dokładnie, w stronę po prostu pójść w tym życiu już. Wyciąga to. Poczucie porażki. Ogólnie taka słabość mi się pokazuje też. A to jak już jesteśmy przy zdrowiu, jak już przeszłyśmy tutaj na ten aspekty zdrowotne, to przyjrzyj się, Asiu, czy te problemy z krążeniem żylaki mają jakieś podłoże emocjonalne? Czy jakieś emocje tam się skumulowały, które są nieuświadomione, o których świadomości nie ma? To ja za bardzo tam nie odbieram, chyba że czegoś nie widzę. Natomiast to, co odbieram,
To jest, jest na pewno, było to te wyciąganie też energii, które miało miejsce wcześniej. To A co? zobacz, Asiu, czy jeszcze rodowo albo inkarnacyjnie na te dolegliwości zdrowotne jest jakiś wpływ, bo na ten aspekt jeszcze nie patrzyłyśmy pod tym kątem. Przez te istoty świetliste, które tam miały tutaj wpływ na Marzenkę, na linii rodowej też powodowały różne dolegliwości. No to dobrze, to rodowo od razu też usuwa. Reszta członków rodziny, nie wiem jak tam Mateusz i Aneta i tutaj jeszcze Jeszcze to Wesa. wszystko, ale wiesz, za kilka lat, czy nawet za kilka miesięcy. Może przejść. A Wesa też się oczyszcza u siebie, też On tak rodowo? bardzo ładnie pracuje. Bardzo ładnie. On też w pewnych momentach ten człowiek po prostu widzę po nim i po jego twarzy, że on w pewnych momentach nawet nie wie, co się dzieje, bo jest w takim szoku. A on też tutaj ma problemy zdrowotne, Asiu, Tak, jakbyśmy ma rzuciły też na Wesę problemy. tutaj okiem z sercem. On tu i przeszedł zawał, miał operację na otwartym sercu i arytmia. Zobaczmy, czy jakieś emocjonalne jest podłoże tych schorzeń. Też bardzo emocjonalny człowiek. No, po linii rodowej też takie choroby tego typu się przeciągają. Tutaj właśnie też oddechowo-krążeniowe różne rzeczy przewijają się już po linii rodowej u niego. Dobrze, on to na poziomie rodowym usuwa, a emocjonalnie? Emocjonalnie też bardzo. On też bardzo Jakie emocje skumulował? inaczej troszkę żyć w żalu. Na pewno bardzo ten człowiek bardzo odbiera emocje marzenia. Bardzo. Wystarczy, że zwykła rozmowa, cokolwiek, on już po prostu jest, wczuwa się tak jakby w jej wszystko. On też jest w stanie odebrać rzeczy, o których ona mu nie powie, on to wie. I to go dotyka. Dobrze, więc to też sobie balansuje, żeby się tak nie utożsamiać. Oni oboje mogą wypełnić swoją klatkę piersiową po prostu swoją zieloną energią. Tak, Marzenka jeszcze te takie, wiesz, miała te takie zdolności do takiego nie przekolorowywania, ale do takiego jakby dramatyzowania pewnej sytuacji, tak? Ale to dlatego, że czuła się fizycznie już źle i nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Nie było w jej tutaj działaniu celowe. Bo No ją to samo dokładnie. układło po prostu na łopatki, tak? A ten brak zaufania do ludzi u Marzenki, zobacz, co jest przyczyną tego ezoteryczną. Brak zaufania do ludzi to jest trochę tutaj coś, co odziedziczyła po tych bytach. Ona też nie ma zaufania. Dobrze, więc na to wszystko usuwa To tą nie jest. całą pamięć. To nie jest. Problem, a ten problem z nawiązywaniem relacji, kontaktów Myślę, z że to ludźmi. ograniczenie też było celowo zrobione, czyli to też nie. A ja tutaj widzę, że ona też ma problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego z ludźmi. Tak. Czyli jak rozmawia z nimi, to jest jej ciężko też patrzeć w Jest oczy. jej ciężko, dlatego że tak jak ona określiła to, że inaczej mówi, jakby chciała to powiedzieć, tak? Potem to zaczyna analizować, czyli ona już w trakcie rozmowy czuje się niekomfortowo. Ciężko jest, żeby czuć się niekomfortowo i patrzeć coś komuś w oczy. Dobrze, ale ten dyskomfort to wszystko powyciągałem. To już jest To wszystko już jest wyczyszczone, Asiu. pamięć w tym momencie, to jest wyczyszczone, tak. Dobrze. Trudność w znalezieniu sobie zajęcia. Takie jakby brak celu, brak jakiegoś, brak kreatywności. Całkiem normalne przy depresji. Ale w tej chwili, a niech ona sobie wpisze to, Tak. żeby miała jakiś cel, Ona coś, ma co ją będzie pewnie cieszyło. podobne interesowania, tylko jej ciężko w tych dolegliwościach zabrać się za to, bo to jest jak
po prostu kopanie się z koniem w tym momencie. Tak miała, oczywiście, że tak, ale teraz to się zmienia. To, że człowiek nie ma ochoty nic robić, będzie tylko chodził, płakał, nawet będzie chodził z kąta w kąt, gdzie ba, taka sytuacja była, bo ja widzę tutaj, że ona po prostu, jak mogłaby się nawet czymś zająć, to potrafi przechodzić po prostu od jednego kąta pomieszczenia do drugiego kąta pomieszczenia, tak mi się to pokazuje i to jest jej zajęcie, bo tylko jedynie to w tym momencie potrafi zrobić, tak? Czy ona jeszcze rodowa albo inkarnacyjnie ma jakieś blokady na finanse? Nie. Niech zobaczy. A programowo jeszcze jakieś przekonania, że praca jest ciężka, trudna, że trudno jest zarobić pieniądze, trudno się utrzymać? Nie, ta blokada była nałożona celowo. Dobrze, a jeszcze ma wzorce rodzinne, gdzie w domu się też nie przelewało i... Tutaj raczej mężczyzna więcej zarabiał niż kobieta. Czy ona gdzieś nie przeniosła z dzieciństwa tych wzorców rodzinnych? Jak ten schemat powinien wyglądać? Bo to, co jej tata zarabiał, to tak naprawdę szło na niego. Na jego głównie takie zachcianki, tak? Ja rozumiem, czy tylko chodzi mi o to, Asiu, na co szło, to już nie jest ważne. Tylko ważne jest to, czy się ten wzorzec nie zapisał w niej. Nie, nie widzę. Okej. Brak zaufania do ludzi to już żeśmy sprawdzały, a myśli samobójcze, tą pamięć po tym, to też usuwa. To jest wyciągnięte, już nie ma tego. Problemy z pamięcią, takie zapominanie się. Wyciąga z głowy? Dobrze. Tą pamięć z domu rodzinnego o te kłótnie o pieniądze, to też powyciągała? Tak. Lęk przed samotnością też wyciągła? Tak. Niech jeszcze zobaczy, czy na poziomie ezoterycznym ona i Wesa, czy jeszcze mają coś, jakieś przekonania, traumy, jakieś poglądy, które mogłyby, idee, spowodować, że ten związek ich będzie tutaj jak ciężki to, do realizacji. Jak się ściągnęli i ona i on, to ja nie widzę czegoś takiego. To ci ludzie do siebie pasują i moim zdaniem to ma przyszłość, tylko po prostu nakłady tutaj głównie na Marzenę były bardzo duże. Dobrze, czy syn też, Asiu, rodowo inkarnacyjnie i Anetka też, czy się poczyścili? Oni są czyści. W jednej, drugiej linii. Dobrze. Tą pamięć o tych snach też usunęli, prawda? Tak. Okej. Dobrze, na tych nowych warunkach chciałabym, żeby Marzenka poszła do przyszłości i zobaczyła, jak widzi swoje życie, swoje relacje z partnerem, relacje z synem, relacje z ludźmi, czy boi się nadal ludzi. Wygląda to tak, że tutaj energetyka będzie się układała nieco dłużej, dlatego że tutaj były po 2 miesiące, były bardzo duże nakłady. Tutaj pilnowanie tej energetyki też, to będzie konieczność. To będzie konieczność. Oczyszczanie mieszkania, oczyszczanie siebie samej, próba medytacji, próba tak jakby wejścia w taki delikatny stan wyciszenia się, to będzie podstawa umarzana, co ona musi robić, bo u niej też te emocje dopiero doszły do takiego punktu zero. One z tego punktu zero muszą poukładać się do takich, jakie powinny być. Wygląda to dobrze. Relacje wyglądają z partnerem tutaj na dobre. To nie będzie skończona relacja. Oni będą tutaj mieli ze sobą kontakt. Ten kontakt będzie dobry. Kontakt z dziećmi również będzie miała na takiej przyzwoitej stopie, tak bym to nazwała. Będzie mogła się kontaktować i nie widzę już u niej takich stanów, takich też
bardzo głębokich załamań, chociaż ona jest bardzo wrażliwa. Te emocje zostały jej zbalansowane w tym momencie, ale zanim to się też ustabilizuje, troszkę to potrwa, bo było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Prawda, to prawda. Ale wygląda to na przyszłość dobrze. Dobrze, czy tutaj ciała subtelne Wesy, Mateusza i Anety zechcą wrócić do siebie? No tak, jeszcze patrzę, jakie oni mają przestrzenie. Mają swoje. Fakt faktem, że też były rzadko używane przez nich, ale wyglądają w miarę przyzwoicie. Energetyka jest taka, że mogą tam wejść. Dobrze. Asiu, zobacz, czy przy zmianie tej linii czasowej i scalenia tych ciał subtelnych w jedno doszło też do usunięcia tamtej starej przestrzeni, która była czarna, a Marzenki? Nie, tej przestrzeni. Nie ma jej. Dobrze, czyli jest tylko ta jedna, którą ona wykreowała, a tą zieloną. Że tam, gdzie powinna być przestrzeń, jest luka, więc ta przestrzeń zniknęła, nie ma tej przestrzeni. Czyli jest tylko ta przestrzeń, ta właściwa, ta zielona. Ta nowa, tak. Dobrze. Pytanie teraz do ciała subtelnego Marzenki. Czy chciałoby coś fizycznej Marzence przekazać? Przede wszystkim chciałaby przekazać jej siłę. Przede wszystkim chciałaby przekazać jej też to, że zawsze też może do niej zwrócić się poprzez medytację. Żeby zamiast też... Jeżeli nawet złapię taki stan gorszego dnia, bo może taki być. Oczywiście. Nie tylko ludźmi. Mamy natłok obowiązków, mamy życie, coś nas boli, mamy różne schorzenia. Żeby zawsze spróbowała sobie usiąść, wycieszyć się, pomedytować, włączyć sobie jakąś relaksacyjną muzykę, żeby na początku to, zanim odda się takiemu na przykład napadowi płaczu, czy takiemu uczuciu beznadziei, żeby spróbowała tego. Dzięki temu one się połączą. Czakry tutaj też działają prawidłowo, były bardzo zanieczyszczone. Tak. Czakry były po prostu nie w stanie pracować przed naszą pracą. W tym momencie działają dobrze i one mają też połączenie ze sobą bardzo dobre. Ciało subtelne mówi, że całym swoim też sercem, całą swoją sobą jest z nią. Każdego dnia, każdej nocy będzie ją wspierać, żeby zapominała, nie zapominała, że ona nie jest sama. Jest jej niesamowicie wdzięczna, czuje się w końcu cała, jednolita, silna. I to wszystko dzięki Marzence fizycznej, która zdecydowała się na tą pracę. Że zobaczyła jednak, że jest problem i zdecydowała się z tym powalczyć i wygrała tą walkę. To prawda. Ona jest mi bardzo wdzięczna. My również jesteśmy wdzięczne ciału subtelnemu. Asiu, czy tak na koniec tutaj Marzenka pyta, ile miała wcieleń? Marzenka wcieleń miała w tym momencie to jest 184. Dobrze. Okej, okay. Dobrze, czy... Większość wcieleń tutaj było na ziemi. To prawda. I większość żeńskich. Męskich było oto jednostki. Na palcach jednej ręki mogłabym liczyć 4 bodajże. Dobrze. Czy ciało subtelne jest gotowe, aby zamknąć tę sesję? Ciało subtelne jest gotowe. Cieszę się też, że ma gdzie wrócić, wiesz? To, że to nie prawda. Jest rozwojona, że nie jest bezdomna, że w tym momencie ma swój dom. Odzyskało tak, spokój. Odzyskało spokój ciało subtelne, jak i Marzena fizyczna. I odzyskało dom ciało subtelne, jak i Marzena fizyczna. Jaki ten dom by nie był w tym momencie, to można nazwać domem w końcu, tak? Tak, to prawda. Czymś, co by energetyka była straszna. Czymś, co było wrogiem dla człowieka. Wrogiem, w którym się przebywa, czyli niefajna sprawa. Dokładnie. Dobrze, Asiu, w takim razie myślę, że możemy opuścić przestrzeń Marzenki. Dobrze. Wracamy do własnych przestrzeni. Rozłączamy się z całą energią tej sesji. Rozłączamy się ze wszystkim.
ze wszystkimi całkowicie. Bierzemy sobie porządny, energetyczny prysznic. Przywracamy sobie własne frekwencje. Czujesz, Osiu, jak wypełniasz się własną energią i wracasz do teraźniejszości, skąd do Ciebie mówię. I na trzy powracasz do fizycznego ciała, fizycznego życia. Kreatywna, wolna. Jeden, dwa i trzy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakasiu, samopoczucie? Dobrze, chociaż wyjście było trochę ekstremalne, wiesz, dla mnie? Ja potrzebuję chwilki, Dorota, żeby sobie przyprzeć oczy, wiesz? Bo strasznie, strasznie zapiekło. Piekły, O, tak jest. Marzenko, włączysz mikrofonik, proszę?